Hugo wyszedł z domu. Po stu metrach zauważył, że zapomniał telefonu. Wrócił po niego, a następnie poszedł do kolegi mieszkającego pół kilometra dalej. O ile metrów oddalił się od domu? O 500, bo przecież poszedł do domu kolegi. A ile metrów przeszedł? W odpowiedzi na to pytanie przyda się nam znajomość wartości bezwzględnej. Przez gapiostwo Hugo przeszedł aż 700 metrów. Na początku rozwiążmy proste równania z wartością bezwzględną. Znajdź x, wiedząc, że wartość bezwzględna z x wynosi 3. A z jakiej liczby wartość bezwzględna wynosi 3? Oczywiście z 3 lub minus 3. Otrzymujemy więc dwa rozwiązania. Spróbujmy teraz rozwiązać to równanie graficznie. Mamy oś xów. Wiemy, że wartość bezwzględna z x to odległość x od zera. Tak więc wiemy, że odległość x od zera na lewo albo prawo wynosi 3. Odliczamy 3 jednostki w jedną i w drugą stronę od zera. Otrzymujemy ponownie dwa rozwiązania 3 i minus 3. Spróbuj samodzielnie rozwiązać następne równanie. Wartość bezwzględna z x równa się 0. Jest tylko jedna liczba, której wartość bezwzględna wynosi 0. Jest to właśnie liczba 0. Rozwiązaniem jest więc x równy 0. Spróbujmy teraz zinterpretować to równanie graficznie na osi liczbowej. Wiemy, że odległość x od 0 wynosi 0. Więc nie ruszamy się w żadną stronę i zostajemy w punkcie równym 0. Rozwiązaniem jest więc jedna liczba, 0. A co jest rozwiązaniem równania wartość bezwzględna z x równa się minus 2? Jak dobrze wiesz, wartość bezwzględna jest odległością. Odległość nie może być liczbą ujemną. Nie istnieje więc liczba, której wartość bezwzględna wynosi minus 2. X należy więc do zbioru pustego. Podsumowując, możemy zapisać pewne własności wartości bezwzględnej. Dla każdego a większego od zera wartość bezwzględna z x jest równa a, jeżeli x jest równe a lub minus a. Dla a równego 0 wartość bezwzględna z x jest równa a, czyli inaczej wartość bezwzględna z x jest równa 0, bo przecież a to 0, gdy x jest równe 0. A dla każdego a mniejszego od 0, równanie wartość bezwzględna z x jest równa a nie posiada rozwiązania, ponieważ odległość nie może być liczbą ujemną. Zatem dla takich a x należy do zbioru pustego. Na osi liczbowej zaznaczmy dwie liczby: a oraz b. Załóżmy na początku, że liczba a jest mniejsza od liczby b. Jak możemy opisać odległość między liczbami a i b? Oczywiście, jeżeli a jest mniejsze od b, to wystarczy, że od b odejmiemy liczbę a i otrzymamy szukaną odległość b odjąć a. Przypuśćmy teraz, że a jest większe bądź równe b. Zaznaczmy więc a na osi liczbowej na prawo od liczby b. Jak możemy opisać teraz odległość a od b? Tym razem wystarczy, że od a odejmiemy liczbę b. Zobaczmy, co otrzymaliśmy. Dla a mniejszego od b, czyli inaczej dla a odjąć b mniejszego od zera. Odległość tych liczb od siebie wynosi b odjąć a, co wyciągając minus przed nawias, możemy zapisać jako minus a odjąć b. Jednocześnie dla a większego bądź równego b, czyli dla a odjąć b większego bądź równego 0, odległość między punktami a i b wynosi a odjąć b. Przypomnij sobie definicję wartości bezwzględnej. Mówiliśmy o niej w pierwszym filmie na tej playliście. Jeżeli x był mniejszy od 0, to wartość bezwzględna z x wynosiła minus x. Natomiast jeżeli x był większy bądź równy zeru, to wartość bezwzględna z x wynosiła x. Wartość bezwzględną z x określiliśmy jako odległość punktu x od zera. Spróbuj teraz zapisać definicję odległości dwóch punktów, używając wartości bezwzględnej. Jeśli a odjąć b potraktujemy jako x, to kiedy jest ono większe lub równe 0, to odległość wynosi a odjąć b, czyli x, a kiedy jest mniejsze od zera, to minus a odjąć b, czyli minus x. Tak więc odległość między a i b. Możemy zapisać jednym wzorem wartość bezwzględna z a odjąć b, który będzie prawdziwy, niezależnie od tego, która z tych liczb a czy b jest większa. Jak wcześniej zauważyliśmy, b odjąć a to to samo co minus a odjąć b. Więc wartości bezwzględne z a odjąć b oraz b odjąć a są takie same. Stąd ten wzór można równie dobrze zapisać jako wartość bezwzględna z b odjąć a. Dzięki tej interpretacji wartości bezwzględnej będziemy mogli graficznie rozwiązywać trudniejsze równania i nierówności z wartością bezwzględną. Czas na trudniejsze równania. Zacznijmy od sprawdzenia, dla jakich x wartość bezwzględna z x odjąć 3 równa się 2. Z definicji wartości bezwzględnej wynika, że wyrażenie pod wartością bezwzględną, czyli x odjąć 3 może być równe 2 lub minus 2. Rozwiązując dwa proste równania, otrzymujemy, że x musi być równy 5 lub 1. Spróbujmy teraz rozwiązać to zadanie graficznie. Wiemy, że wartość bezwzględna z a odjąć b jest to odległość punktu a od b na osi. Tak więc wartość bezwzględna z x odjąć 3 jest to odległość niewiadomej x od trójki. W naszym równaniu szukamy takich x, które są oddalone od trójki o dwie jednostki. Oczywiście są dwie liczby, które są odległe od trójki o dwie jednostki. Na lewo jest to 1, a na prawo 5. Otrzymujemy więc dwa rozwiązania: 1 oraz 5. Spróbuj teraz samodzielnie rozwiązać kolejne równanie. Wartość bezwzględna z x dodać 2 równa się 0. Tylko wartość bezwzględna z 0 jest równa 0. Więc wyrażenie pod wartością bezwzględną x dodać 2. Musi być równe właśnie 0. Odejmując dwójkę z obu stron równania, otrzymujemy, że x musi być równy minus 2. A w jaki sposób rozwiązać to równanie graficznie? Zauważ na początku, że wyrażenie x dodać 2 możemy zapisać jako różnicę, x odjąć minus 2. Dlaczego tak postępujemy? Bo w interpretacji graficznej mamy różnicę a i b. Więc jeśli chcemy z niej skorzystać, to musimy doprowadzić wyrażenie do odpowiedniej postaci. Szukamy więc punktu, którego odległość od minus dwójki wynosi 0. Jest to oczywiście sam punkt x równy minus 2. Zatrzymaj teraz film i rozwiąż samodzielnie ostatnie równanie. Wartość bezwzględna z x dodać 1,5 równa się 5 dziesiątym. Z równania tego wynika, że to, co jest pod wartością bezwzględną, czyli x dodać 1,5 musi być równe 5 dziesiątym lub minus 5 dziesiątym. W dwóch otrzymanych równaniach od obu stron odejmijmy 1,5. Otrzymujemy x równy minus 1 lub minus 2. A czy jesteś teraz gotów sam zinterpretować to równanie na osi? Zatrzymaj film i zastanów się chwilę samodzielnie. Wyrażenie x dodać 1,5 możemy zapisać jako x odjąć minus 1,5. Wiemy więc, że odległość od minus 1,5 w obie strony wynosi pół. Patrząc na lewo od minus 1,5 otrzymujemy minus dwójkę, a na prawo minus jedynkę. Mamy więc dwa rozwiązania równania minus 2 oraz minus 1. Równanie wartość bezwzględna z x równa się A dla A większego od 0 posiada dwa rozwiązania A lub minus A. Dla A równego 0 równanie to ma jedno rozwiązanie x równe 0. Natomiast dla A mniejszego od zera równanie nie posiada rozwiązań. Równanie wartość bezwzględna z x odjąć a równa się b. Dla b większego od zera posiada dwa rozwiązania: a odjąć b lub a dodać b. Dla b równego 0 równanie to ma jedno rozwiązanie, x równe a, a dla b mniejszego od zera równanie nie posiada rozwiązań. Jeśli spodobało Ci się moje tłumaczenie, wejdź na stronę pistacja.tv. Tam znajdziesz wiele filmów ułatwiających zrozumienie różnych pojęć matematycznych.